las darzył człowieka swoimi skarbami od niepamiętnych czasów. Z pewnością na czele ich długiej listy znajduje się drewno i zwierzyna łowna. Choć w ścisłej czołówce nie może zabraknąć przecież grzybów. Las bogaty był też zawsze w przeróżne owoce, takie jak malina, jeżyna, borówka, żurawina czy ternina. Był taki czas, kiedy w lesie pozyskiwano duże ilości żywicy, czego zaniechano, mając na uwadze dobro samego lasu. Natomiast zawsze chętnie poszukiwany był leśny miód, nie mówiąc już o tak cennych zdobyczach jak zrzuty poroży jeleni. Do tego wszystkiego trzeba dodać jeszcze to, co tak naprawdę sprawia nam w lesie chyba największą radość. Słoneczne polany, cieniste zagajniki i śpiew ptaków. Drewno należy do najstarszych materiałów używanych przez człowieka, choć z pewnością na długo przed tym, zanim stał się on podstawowym materiałem budowlanym, był nieocenionym źródłem energii. Przez tysiąclecia z drewna budowano wszystko. Domy i budowle gospodarcze, kościoły i mosty. Budowano łodzie, okręty, wozy i sanie. Drewno zawsze było i wciąż pozostaje podstawowym surowcem do wyrobu mebli. Nie będzie żadnej przesady w stwierdzeniu, że człowiek poluje na zwierzynę od czasu, kiedy zszedł z drzewa. Dzisiaj pozyskiwanie zwierząt łownych jest jednym z elementów gospodarki łowieckiej, a same zwierzęta łowne, żyjące w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa. Niezaprzeczalnym symbolem zwierzyny, na którą dziś polujemy, jest jeleń szlachetny, a zaraz za nim dzik. Na te skarby lasu my również możemy polować z aparatem fotograficznym, a przy dużej dawce szczęścia może się zdarzyć, że natrafimy w lesie na niezwykle cenny skarb, jakim jest zrzut poroża jelenia. Oczywiście im większy zrzut, tym większa wartość skarbu i większa radość z jego odnalezienia. Należy przy tym pamiętać, że szukając poroży, nie wolno jeleni tropić i przeszkadzać im zarówno w żerowaniu, jak i odpoczynku. Nieporównywalnie częściej niż zrzuty poroży jeleni znajdujemy w lesie grzyby. Choć nie zawierają zbyt wielu substancji odżywczych, cenione są przede wszystkim ze względu na nieprzeciętne walory smakowe. Możemy je gotować, dusić, smażyć, suszyć, solić i marynować. Do najbardziej znanych i cenionych grzybów jadalnych należą borowiki, podgrzybki, maślaki i koźlarze. Zaraz potem są kurki, rydze, gąski i opieńki. Zbierając te leśne skarby, musimy najpierw jednak nauczyć się je dobrze rozpoznawać. Z pewnością pomoże nam w tym atlas grzybów, który warto zabrać ze sobą do lasu. Potocznie uważa się, że czarna jagoda, jak jest zielona, to jest czerwona. Mowa tu oczywiście o borówce czarnej, która zanim dojrzeje i osiągnie swój czarny kolor, jest czerwona. Podobnie jak jeżyna. Natomiast zdecydowanie czerwony kolor mają dojrzałe owoce borówki brusznicy, poziomki, maliny i żurawiny. Chociaż miód leśny znany był już w starożytności, to trzeba przyznać, że przez wiele lat był nieco zapomniany. Na szczęście teraz powraca i robi prawdziwą furorę. Leśny miód leczy przeziębienie, obniża ciśnienie krwi i wzmacnia organizm. Jego barwa od jasno do ciemnobursztynowej zależy od pory roku, w której kwitną kwiaty i zioła, z których pszczoły pobierają miododajny nektar. Powodzeniem zastępuje cukier. Dodawany jest do wypieków i coraz częściej również do dań mięsnych i sosów. Trudno to być może sobie dziś wyobrazić, ale jeszcze 25 lat temu polskie lasy były źródłem jeszcze jednego niezwykłego skarbu,
jakim jest żywica. Początki żywicowania na ziemiach polskich sięgają początków XIX wieku, ale jej pozyskanie na skalę gospodarczą rozpoczęło się dopiero wraz z zakończeniem II wojny światowej. W Nadleśnictwie Szczecinek, które obfituje w drzewostany sosnowe, również przez wiele lat prowadzono żywicowanie, zgodnie ze specjalnie opracowaną polską metodą żywicowania, opartą na metodzie żeberkowej. Wyglądało to w ten sposób, że na pień wybranego drzewa na 6 lat przed planowanym jego wycięciem nakładano specjalny przymiar, dzięki któremu można było pod odpowiednim kątem prowadzić nacięcia, którymi do przymocowanych kubeczków spływała kropla za kroplą żywica. I choć proces żywicowania był bardzo powolny i niezwykle pracochłonny, to rocznie z jednego drzewa udawało się nakapać do cynowych kubeczków aż 3 kg pachnącego surowca. Zaś rocznie w całych lasach państwowych pozyskiwano ponad 20 tysięcy ton żywicy. Ostatecznie na początku lat 90. zaprzestano żywicowania polskich lasów, uzupełniając zapotrzebowanie rodzimego przemysłu na żywicę jej importem z tak egzotycznych krajów jak Chiny czy Brazylia. Pozwolono tym samym spokojnie rosnąć naszym sosnom do sędziwego wieku. Kiedy w czerwcu 2017 roku rozpoczynaliśmy zdjęcia do czwartej części ekoskarbów pomorskiej przyrody z pod tytułem Moc natury i człowiek, planowaliśmy zupełnie inne jej zakończenie. I nie przypuszczaliśmy, nie mogliśmy nawet przypuszczać, że w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku natura okaże człowiekowi swoją niewyobrażalną moc, powalając na ziemię w północnej Polsce ponad 8 milionów metrów sześciennych drewna. To największy kataklizm w historii polskich lasów. Ale człowiek też ma swoją moc. Polscy leśnicy już nieraz pokazali, że w obliczu największych zagrożeń są w stanie poświęcić wszystko, by ocalić choćby jedno drzewo, by wskrzesić do życia każdy fragment lasu. I teraz będzie tak samo. Wkrótce w miejscu apokaliptycznych zniszczeń wyrośnie nowy las. I choć pięknem, szumiących, kilkudziesięcioletnich sosen będą cieszyć się dopiero nasze prawnuki, to taki czas nadejdzie.